Siema, to dzisiaj sobie pofarmimy bosika trochę. Zobaczymy, jak koniec końców wyjdzie zarobek na tym bosie. Ja jeszcze zobaczę, po ile są te soule w tym momencie. Czy jest sens w ogóle to farmić? Price 115k, także troszkę nawet do góry poszły. No i ogólnie polecam sprawdzać Magic Finda, bo on się chyba może zbugować. Ja miałem przed chwilą tak, że miałem chyba 160% Magic Finda, gdzie powinienem mieć 863. A jak jeszcze wejdę na mapę, to mam tego Magic Finda ponad 1000. 1113. Musiałem wyjść z gry i założyć nową i dopiero mi się naprawił ten Magic Find. Także polecam też to obczajać. Nie wiem, jak długo był zbugowany ten Magic Find. Może dlatego mi nic nie leciało, nie mam pojęcia. Także co, lecimy na busika na tej mapie. Chciałbym jeszcze po drodze tą skrzynkę zrobić. Bo tu jest jeszcze jedna skrzyneczka. I z niej też chyba coś ciekawego może polecieć. No i do skrzynki poleciała jakaś setówka tier A. Czyli shit, lecimy na bossa. No i dobra, pierwszy bosik pada. I nie poleciał Soul, tylko jakieś dziadostwa. Także no, pierwszy bosik bez zarobku. Problem jest też taki, że mój one target DPS to jest jakieś 2,5 miliona, nie? Porównując do tego, że normalny DPS na paki mobków, czy tam na kilka mobków, to jest 25. Może nawet do 30 milionów. No to jest różnica. Jednak ten One Target DPS mam dużo, dużo słabszy. I będzie trzeba też zrobić eksperyment. Pójdę na jakiegoś Hela 3. Bo tam powinien mieć dużo mniej HP. Ten bosik. No i pytanie, jak tam wtedy poleci, nie? Tylko, że wtedy będzie no troszkę mniej Magic Finda, bo te poziomy trudności też dodają dodatkowego Magic Finda. Dobra, padł drugi bosik. Znowu nic nie poleciało. Kurde, kiepsko to wygląda. Dwa bossy. I zero souli. A Magic Find działa? Działa. 863 Magic Finda. I na dwa bossy nic nie poleciało. Kurde, kiepsko. Dobra, pada trzeci bosik. I uwaga. I znowu nic. Ty no, kurde, tragedia jest. Chyba to był trzeci boss, bo kurde, zrobiłem sobie przerwę na jedzonko. I teraz nie pamiętam. Najwyżej mnie poprawicie. Ale to był chyba trzeci boss. Także trzy bossy i zero souli. Kurde, źle to wygląda, źle. Czekajcie, zmienimy sobie na Hela trójkę i zobaczymy. Albo wiecie co? Nawet pójdę na Helu jedynce zobaczyć, jak szybko padnie boss i czy coś poleci. Bo na jedynce to ten boss chyba na dwa hity powinien spaść. Ile ja na jedynce mam Magic Finda? O, zobaczmy. 38% tylko. Serio? No a tam miałem niby ponad 1000%, nie? Czy tam 800%? Także jak tutaj poleci, powiedzmy z dwóch, trzech bossów, a tam nie poleciało z dwóch, trzech bossów na piątce, no to wyjdzie na to, że jedynkę opłaca się bardziej farmić. Tylko no minus jest taki, że na jedynce w ogóle expa nie wbijam, nie? Bo tutaj te mobki no to nie dają już expa. A, nawet jakieś sataniki lecą na jedynce. I uwaga, jak pójdzie bosik na Helu jedynce. No, też długa. No, ale nie poleciało nic. Dobra, spróbujemy jeszcze dwa bossy. Dobra, mamy drugiego bossa. I zobaczymy. Pyk. No i znowu nic.
Kurde, czyli to jednak nie masz takiej dużej szansy na drobiu, jak myślałem. Spróbujmy jeszcze jednego bossa na jedynce. I zobacz, czy będę miał tyle samo Magic Finda. Tak. Okej. Znaczy teraz mam 50%. Bo Charma sobie dołożyłem na 12%. Magic Finda, ale... Myślałem, że coś się zbugowało, ale jednak jest git. Czyli tego Magic Finda z Mercenariego, z ziomeczka, nie dodaje mi do statystyk. To po prostu działa tak, jakby jak mobek pada, nie? Wtedy ten Magic Find z ziomeczka jest aplikowany do tego dropu. No i mamy trzeciego bossa na Helu jedynce. I zobaczymy, czy coś poleci. Tak, poleciał Soul. No i kurde, teraz nie wiem. No bo jednak zrobienie tego bossa na Helu jedynce, to nie wiem, jest minuta, max dwie. A na Helu piątce, no to powiedzmy, że jest od 5 do 7-8 minut nawet. Więc ja jestem w stanie zrobić ile no, z 3 bossy tutaj, zanim zrobię jednego bossa na Helu 5. Kurde, ciężko. Ciężko określić, co się bardziej opłaca. Musiałbym zrobić coś takiego, że sparmię 50 bossów na Helu 1 i obliczyć, ile poleci, ile to czasu zajmie. No i później jeszcze raz to zrobić na Helu 5 i zobaczyć, ile na Helu 5 zajmie mi to czasu. No i jaki profit z tego będzie, nie? No ale to by chwilkę zajęło. Nie wiem, czy będę miał tyle czasu do premiery Last Epocha tego drugiego sezonu, żeby to ogarnąć, ale zobaczymy. No i robimy trzeciego bossa na Helu 1 i zobaczymy, czy poleci. Soul. Dwa nawet poleciały, co jest? Dobra, ja nie wiem, o co chodzi. Ale chyba będę farmił tego bossa na Helu 1. No bo dwa soule to mi jeszcze na Helu 5 nie poleciały. Podczas gdy miałem ponad 800 Magic Finda, nie? Kurde. Dziwne to jest. Dobra, co my tu mamy? Gobliny. 10% expa. Magic Find heroiki. No i taką mapkę to bym sobie też pofarmił, nie? No właśnie, problem tego Hela jedynki jest taki, że nie wbijam w ogóle expa. Więc tutaj jest 100% profit. Więc no, nie jestem w stanie farmić tylko i wyłącznie tego bossa na Helu 1, no bo nie będę wbijał levela. A level też daje dodatkowe bonusy, nie? Ale jeszcze sobie zrobiłem, myślę, z dwa bosiki. Na tym Helu 1 zobaczymy, czy poleci znowu coś. Dobra, czwarty bosik. Ja tu w ogóle chyba nawet ruszać się nie muszę? No nie, bo on mnie nic nie bije. Aha, to muszę rozwalić. Czwarty bosik na Helu 1. No, tym razem nie poleciało. Jakiś dżebel tylko poleciał. Coś takiego, ale syf. Dobra, i pójdziemy jeszcze piątego zrobić. No i dobra, piąty bosik na Helu 1. I nie ma znowu Sobla. Kurde, nie wiem. Ciężko stwierdzić, ale jak dla mnie, to ba jeżeli chcemy iść czysto pod zarobek, tylko i wyłącznie, to bardziej opłaca się farmić na Helu 1. Chyba, że mamy single target, jakiś dojebany build, gdzie nawet na Helu 5 jesteśmy w stanie zabić tego Guraga w, nie wiem, 15 sekund, nie? No to wtedy na Helu 5 możemy latać, ale jeżeli nie mamy takiego buildu, to im lepiej na niższym Helu go robić. Bo wychodzi na to, że kurde, szansa jest taka sama. A zaoszczędzimy czas, nie? Także tyle.